akumulator w pełni naładowany, no i ruszam w drogę. Nie zamierzam się jakoś bardzo specjalnie rozpędzać. Ja sobie jechał wolno i spokojnie. Są troszeczkę zdziwieni, na czym ja jadę. Prędkość aktualna to 7 km na godzinę. 6 km? Ciekawe, jak ja to przejadę. Mam nadzieję, że przejadę więcej niż 6. Nie jest fajnie, bo jest zimno. Aktualnie około 6 stopni Celsjusza. Że nie jest to fajna temperatura do jazdy. Wiedzą coś o tym na pewno motocykliści. Aktualna prędkość 8,5 km na godzinę. W zupełności wystarczająca, żeby się przemieszczać. Akumulator działa. To jest nieźle. Przypominam, że wyjechałem po całkowitym naładowaniu akumulatora. Nogi zaczynają mnie już trochę boleć. 74 km, 4 słupek mijam. Pozdrawiam Państwa w samochodzie. Niestety nadal nie mam odczytu z GPS-u. Się zmieniło, powoli się zmienia. Przejeżdżam kolejne setki metrów, bo nie powiem, że to są kilometry. Nie, już chyba kilometr został minięty. No i cóż, powiem, że trochę zaczynam czuć stopy, ponieważ stopy, wydawało mi się, że jak założę na płaskim obcasie, na płaskiej podeszwie, będzie zupełnie inaczej. Nie będą mnie tak bolały tak zwane śródstopie, jak w przypadku butów na obcasie, na którym mi się udawało jeździć w międzyczasie. Udawało, na którym jeździłem. Ale to nie były długie odcinki. Krótsze odcinki, bo zobaczcie, jaka jest okolica dookoła. To jest okolica widziana z mojej perspektywy. Mijamy 73 km i 4 słupek. Cztery pola dookoła. Także nic ciekawego. Ja, deska, kilometry, metry, wiatr. No cóż, nogi drętwieją, to prawda. Czasami wydaje mi się, że kupię orientację, w jaki sposób są ułożone na tej desce i z tego tytułu zwalniam. To jest wina chyba tego, że nogi stojąc w jednej pozycji, dodatkowo jeszcze wyprostowanej dosyć mocno, co może będzie widać, nie widać, nie wiem, widać, nie widać. Niestety drętwieją, to jest problem. Ważniejsze, że nawierzchnia jest świeża, gładka jak stół. To jest dosyć rzadko spotykane w polskich warunkach, aczkolwiek już coraz częściej. Mijam w tej chwili 72 km, 6 słupek. Na szczęście kamera ma zapis daty i godziny, więc jakby w lewym dolnym rogu to widzicie. Dlatego jakby jest punkt odniesienia do tego, ile czasu mi to zajęło przejechanie tych
chyba 3 km w tej chwili już, bo startowaliśmy od słupka 76.0. O cholera. No dobra. Koniec przyjemności. Oto to, z czym muszę się zmierzyć. Niestety. Prędkość mi spada. Nawierzchnia jest bardzo nierówna. Jedzie się bardzo kiepsko. No i to nie jest fajne. Wydaje mi się, że dobrze by było, jakbym się na chwilę zatrzymał. O, właśnie mijamy słupek 72,0. Czyli przejechaliśmy dokładnie 4 km. Mój Boże. Jutro chyba będę czuł te nogi. Jakoś sobie radzi. A właśnie, to jest ciekawostka, jak ona sobie radzi na tych wybojach. No, jakoś sobie radzi. Nogi mi dosyć mocno zdrętwiały. No i cóż powiem, jeszcze jedno słowo dosyć ważne. Ta deska ma koła o wymiarze 10 cali. 10-calowe koła robią naprawdę dużą różnicę. Jeździ się na tym zupełnie inaczej. Nawet uszkodzenia w drodze pokonuje się zupełnie inaczej. Dużo prościej, dużo łatwiej. Teraz dwa słowa. Minąłem właśnie przede mną słupek 71.1, widać go tam za mną. Mój sprzęt stoi, bo chwilowo muszę odpocząć. Także jest całkiem nieźle. To naprawdę te 10-calowe koła robią naprawdę sporą różnicę. Odpocznę chwilę, bo nogi mi trochę zdrętwiały i mam tak zwane mrówki w nogach. 71,1, czyli proszę Państwa 5 km przejechaliśmy. Sprzęt gotowy do drogi. Czas na odpoczynek minął. No i ruszamy dalej w drogę. Niestety po nierównej nawierzchni. Ale cóż. Może jakoś nam się uda dojechać. Przejechać jeszcze te parę kilometrów. Żeby była jasność sytuacji, producent podaje odległość, którą można tą deską pokonać do 25 km, ale jak zakładam, te 25 km osiągniemy wtedy, kiedy będzie jechała osoba. W zasadzie dziecko, albo osoba, która będzie ważyła około 20-20 paru kilogramów. Natomiast ja taki lekki nie jestem. Na dzień dzisiejszy moja waga w pełnym umundurowaniu podejrzewam, że gdzieś koło 96-8 kg. Także nie jest to mało. No i prawdopodobnie ta długość jazdy, ta odległość, którą będę w stanie pokonać na tym urządzeniu, na tej desce, w dużej mierze będzie zależała od mojego ciężaru całkowitego. Miła droga niestety już się skończyła. Wiem, że gdzieś tam dalej był kolejny odcinek tej drogi modernizowany, więc nie wiem, czy dojadę tam, czy nie. Ale na razie muszę się zmagać niestety z dziurami. Zresztą widać po tym samochodzie.
dziurami i niestety mało przyjemnie. 70.1, czyli w międzyczasie minęliśmy słupek 70.0, co oznacza, że przejechaliśmy 6 km. Przejechałem. Ja sam. Czy jestem dumny z siebie? Nie wiem. Ale na pewno robię coś innego. I krótko mówiąc, nie siedzę w tej chwili w domu, przy laptopie, przy tablecie, ale jednak mimo wszystko się ruszam. To może być zaskakujące, że się ruszam, ale naprawdę duża część mięśni, głównie nóg, w tym czasie pracuje. Zwłaszcza gdy jedziemy po takiej nawierzchni, która jest dosyć mocno powichrowana. To naprawdę dużo mięśni pracuje właśnie, żeby utrzymać tą równowagę i żeby nie spać. Przypominam, zasada działania tego jest taka, tego urządzenia, że to nachylenie dwóch nóg steruje mną i kieruje. Wystarczy, że jedna z nóg będzie pochylona nieco inaczej niż druga i zaczynam skręcać. Przy dużej prędkości to ma duże znaczenie, nawet niewielki, ale dosyć szybki skręt, ponieważ powoduje ten skręt bardzo dużą siłę odśrodkową, no i bardzo dużą bezwładność całego ciała, całej osoby. Tak więc no w tym momencie może się okazać, że wyrżniemy koziołka, bo nie będziemy w stanie zapanować nad ustabilizowaniem własnego ciała, jak również nie będziemy w stanie zapanować nad deską. Żeby oczywiście pokazać, że tu nie ma żadnej ściemy, ja nie mam żadnej ładowarki przy sobie. Mijam kolejne zabudowania, kolejne miejscowości i słupek 69.1, co oznacza, że kolejny kilometr za nami, za mną. Krajobraz typowy mazowiecki, wierzby jakieś gdzieś tam dalej. Z tamtej strony, gdzie w tej chwili patrzy kamera, jest Wisła, także jadę cały czas nad Wisłą. A jadę drogą w kierunku miejscowości Kamion. Jest całkiem nieźle, bo na horyzoncie słupek 68.0, co oznacza, że od 68 km do 76 minęło 9 km. 9 km już jadę. Bolą mnie stopy, prawdę mówiąc, a widzę przystanek autobusowy. Także zatrzymam się na tym przystanku jakieś dosłownie kilka minut, tak żeby pokazać. Kontrolki się świecą. Kontrolka od baterii nie miga, co oznacza, że akumulator cały czas mamy ok. Dobra, podjadę sobie tutaj do tego przystanku. O! Muszę rozruszać nogi. A! Kilka podskoków. To będzie chyba to, czego mi potrzeba. A! Chyba powinienem przejść parę metrów. O tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. To jest naprawdę duża rzecz.
na moich osłabionych nóg. Dobrze, teraz sobie usiądę na chwilę, niech krew dopłynie tam, gdzie ma dopłynąć do nóg i dalej w drogę. Czas dalej ruszać w trasę. Mijam przystanek. Jadę dalej. Liczę na to, że ta bateria w tym urządzeniu czerpie się szybciej niż moje siły albo siła moich nóg. Bo nie ukrywam, że czuję spore mrowienie w stopach. Co oznacza, że tam krew specjalnie dobrze nie krąży. Pieski zdziwione. Jadę i jadę. Akumulator nadal ok. Kolejną miejscowością, do której dojeżdżam, to jest Secyminek. Wskaźniki. Coś pokazują wskaźniki w tej chwili. O, bateria zaczyna migać. Koniec! Tak, tak to mniej więcej wyglądało. Koniec baterii. No i niestety już dalej na pewno nie pojadę. Wróciłem się, ponieważ chciałem jechać dalej, a deska próbowała mnie zwolnić. No i zacząłem z nią chyba walczyć. Ok, deska rozładowana. Sprawdzamy temperaturę. O, wszystko ok. Nic się tu nie dzieje. Super, bardzo dziękuję za oglądanie. Mniej deski. Tą deską, którą tu widzicie, udało się przejechać dokładnie 10 km i 300 metrów. 10 km i 300 metrów tym śmiesznym urządzeniem. Naprawdę uważam, że jest to bardzo zadowalający wynik. Tak jak mówiłem, producent wspomina o 25 km do 25, może zasięg, tak? Zasięg do 25 km. Ale tak jak mówiłem, prawdopodobnie jest to wtedy, wyjedzie nią osoba, która ma 21-22 kg waży. W przeciwnym wypadku zasięg się skraca. Ale uważam, że jak na prawie 100 kg w tym ubranku, w którym jestem w tej chwili, jest to naprawdę imponujący wynik. Pozdrawiam, mam nadzieję, że pomogłem. Dzięki, cześć. Stoję sobie na drodze. I na szczęście wezwałem posiłki, czekam na posiłki, kiedy po mnie ktoś przyjedzie.